Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na mrożącą krew w żyłach partię graną online pomiędzy Van Forestem a Janem Krzysztofem Dudą. Partia emocjonująca, bardzo dużo taktyki, tempo gry 15 minut plus 10 sekund na zawodnika. Jest to turniej Aim Chess Eliminacje, w którym... To Janek dotarł do właśnie fazy pucharowej Będzie grał z mistrzem świata Aczkolwiek nie wiem w którym momencie ten film jest już wypuszczony Czy już jest po tych partiach No nieistotne, w każdym razie ta partia tutaj naprawdę była niezła Dużo emocji się działo i trzeba przyznać, że No tutaj nasz arcymistrz popisał się niezłą taktyką Aczkolwiek jego przeciwnik Holender grał naprawdę bardzo ciekawe szachy co właśnie udowadnia, i zapraszam do analizy. D4, skoczek F6, odpowiedział Janek. C4, posunięcie E6, skoczek na F3, D5. No i widzimy, że mamy gambit hetmański, taki typowy po gońcu G5. Wiążemy skoczka, no to koniec E7. E, tradycyjnie ten układ jest bardzo częstym obrazkiem na szachownicy w gambicie hetmańskim. Posunięcie E3. H6. I tutaj jeszcze pragnę powiedzieć, że Holendry gra takie szachy, bardzo ciekawe zresztą debiuty, bardzo ciekawe szachy gra i stara się zamieszać nasze chownicy nawet z najlepszymi. I ta partia jest między innymi yy, dowodem na, na, na ten jego fajny, ciekawy styl gry, co może się naprawdę podobać, bo nie jest to wszystko takie mocno oklepane. Szczególnie, że gramy online. I tutaj yy, po wybiciu na F6 yy, goniec po prostu wybił skoczek C3. Yy, oddaliśmy gońca, ale yy, za to mamy proste granie tutaj w szachy, żadnych gruźb. Roszada ze strony, yy, ze strony czarnych i teraz białe. Wykonują ruch, który no, pojawia się na arenach szachowych coraz częściej. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że posunięcie H4 jest ruchem głupim. E, no, tak, wprost powiedzmy sobie to. E, znaczy głupim. No, może nie ma głupich ruchów, tylko są ciekawe idee, niekoniecznie poprawne. W tym wypadku silnik nie lubi tego posunięcia H4, ale. Człowiek uwielbia zapewne. No i teraz tak, jeżeli. E, jakie jest założenie tego posunięcia? Prawdopodobnie ruch g4, ruch g5, otworzenie linii i atak na króla. Tak po prostu. Jakiś tam może Hetman C2, wtargnięcie do mata. Oczywiście taki jest plan, nie jest to tak łatwo realizować. No ale. E, po H4 e, jest taka zasada: jak nas atakują na skrzydle, to my staramy się odpowiadać w centrum lub, lub kontratakować na drugim skrzydle. I to właśnie czyni Jan Krzysztof Duda. On doskonale wie, jakie są zasady w szachach. C5. Bardzo ładne posunięcie. Silnik zgadza się z tym również. G4. Zobaczcie, bardzo odważnie Holender tutaj napiera. Już w dziewiątym posunięciu ma jasne zamiary i pokazuje, co tutaj chce zrobić. No i najlepszym zagraniem w tym wypadku jest również to, co zrobił Janek, czyli wybicie jednego piona, to redukuje jednego piona w centrum, co daje jakieś możliwości ewentualnej kontry może po linii E, o ile będzie wybicie na D5 ED. Takie e, można tutaj też e, mieć plany. No ale w tym momencie tutaj Janek zagrywa posunięcie G6. No i ten ruch e, silnik lubi dla białych. E, no tutaj można powiedzieć, no, ciężko powiedzieć, czy to jest błąd. No bo ocena plus 1 teraz, czy niecałe plus 1, no to czy to jest aż tak dużo? Generalnie tak, ale w dynamicznej pozycji ciężko stwierdzić. No tutaj, moi drodzy, zwróćmy uwagę, jak można by było zagrać inaczej, co sugeruje nam maszyna, i starajmy, postarajmy się sobie to troszeczkę. Wytłumaczyć. Oczywiście silniki widzą troszkę dalej warianty, no ale myślę, że logicznym ruchem byłoby zagranie również skoczkiem na C6, aby próbować wybić i dobrać się do piona na przykład. Albo skontratakować posunięciem E5, żeby ten goniec miał opcję. No i na przykład, jakby tutaj poszło G5, no bo to też jest sugerowane, i można by było próbować z zimną krwią to wybić. Do samego końca. Skoczek również wybija, no bo jeżeli skoczek nie wybije tego gońca, to goniec się tam schowa na H6 i czarne stoją świetnie. No nawet mogę wrócić, zagrać G6 i również czarne stoją świetnie. Nie ma, nie ma jak się dobrać tutaj do króla, więc wybicie raczej byłoby nieuniknione. I na przykład można by było zagrać z planem Hetman D3 z opcją mata. No ale należałoby dostrzec taki ruch jak F5, chociaż ten ruch nie jest jakąś trudnością wielką, bo chodzi o to, że jak będzie zagranie hetman h czy tam opcję ataku, to król zawsze ma ucieczkę na f7. Przyjemny ruch spożyteczny. Tutaj zasłaniamy diagonale i król ma zawsze furtkę, a na przykład po wybiciu na d5 wybiciu na D5 i skoczek D5, to tak z rozpędu może białe by tego piona wybiły, no bo to się tak narzuca generalnie, e, no to już z kontrą ładną mogłoby czarne zagrać, mianowicie wieża E8 i to czarne mają tu lepszą pozycję, zdecydowanie lepszą. E, mogłyby mieć, bo tak nie było. E, w partii Janek zagrał G6, no i mimo wszystko G5 poszło. I teraz jest różnica, pew, pe, pewna różnica, no bo teraz e, tu czarne wybiły e, zostało wybite, Janek zagrał gońce. No właśnie, a to się podoba. Silnik tutaj jest po stronie białych zdecydowanie w tej sytuacji. No ale to też wydaje się, że tu się wszystko broni, bo jeżeli Hetman znalazłby się na tej linii, to wystarczy wieża E8 i król się chowa zawsze na F8. Lecz no jakieś te poświęcenia czasami grożą. Wiecie tutaj, czasami goniec D3, goniec G6. Różne rzeczy mogą się dziać, ale również można było po prostu wybić tutaj tego piona, i po wybiciu. Pozycja myślę, że jest całkiem dobra dla, dla czarnych. Na przykład tutaj białe też mogą próbować, bo po Hetman F3 cały czas grać z planem Hetmanem na przykład na H3, na H3, ale pamiętajmy, że król zostaje w centrum. I teraz jakbyśmy wyszli skoczkiem Hetman H3 i teraz nastąpiłby naprawdę bardzo ciekawy ruch, bezpieczny. Król G7. Król broni się sam, bo na przykład po szachu król E6 i ten król naprawdę tutaj jest bezpieczny. Nie ma czarnopolowego gońca u białych, więc nie ma jak go zaatakować. Skoczek też za bardzo nie ma jak się dobrać do króla, więc tutaj jest spoko pozycja, byłaby. Janek zagrał gońcem na G7, Hetman D2, wzmacniamy tutaj, no, znaczy Hetman, no wyszedł Hetman przygotowując długą roszadę. To jest logiczne, skoczek C6, no i właśnie ta długa nastąpiła wieża E8. Ten ruch się przydaje, dlatego że król zawsze jak już yy, ma tutaj furtkę na F8, to te ataki po linii H nie są aż takie bardzo groźne. No i teraz wieża zagrywa na H4. Van Forest mógłby spróbować zagrać Hetmanem na F4, i myślę, że to by było takie całkiem sensowne, dobre, dobre miejsce dla Hetmana w tej sytuacji. Takie nawet niekoniecznie tam musi sobie iść na H4, ale stojąc na F4 ma zawsze jakieś tam opcje skoczek E5, no i generalnie ta wieża tutaj też zaczyna dobrze działać, tu się wszystko by trzymało. No ale zagrał wieżą H4, tak niestandardowo można powiedzieć, co też się może podobać. Nadal białe mają sympatyczną pozycję. Janek gra A6. Ok, po co to posunięcie? Otóż po jednym ruchu już się wszystko nam wyjaśni, bo po król B1 jest po prostu bicie. No i goniec sobie wybija stępem. Czasami taki ruch grozi, ale generalnie tutaj żadna figura też nie wskakuje na B5. No ale teraz trzeba przyznać, że Janek zagrywa ruch, który zaczyna mieszać w, pozy w pozycji, i to bardzo. Dużo motywów taktycznych się teraz pojawi. Uwaga, jest to ruch E5. Ehm, no, można powiedzieć e, niebezpieczne posunięcie, bo tu się goniec świetnie otwiera, takie antyruch, ale z drugiej strony co grać? No bo grozi zagranie stępem gońcem na F5 i tu myślę, że czarnymi intuicyjnie patrząc byłoby już e, całkiem dobrze w tej sytuacji. No i teraz Van Forest zagrywa e, posunięcie, które... E, Przeczy logice kompletnie, e, bo jest to ruch Hetman C2 i jest to bardzo słabe posunięcie. Zaraz sobie do tego ruchu wrócimy i e, zobaczymy, co się działo dalej, ale jak można by było białymi zareagować prawidłowo. Tutaj e, istnieją takie ruchy jak D5 z równą grą, ale ciekawym ruchem byłoby skoczek D5. E, dlatego że. Jak nastąpiłby szach i król A1, bo to się no, narzuca i tak trzeba grać. I skoczek by wybił na D4, to tutaj wszystko do końca by zostało wybite. I teraz jestem ciekawy, tak dla treningów taktycznych spróbujmy znaleźć posunięcie dla białych. No i białe tutaj mogłyby zagrać bardzo ciekawy ruch. Wieża D4. I okazuje się, że nie można zbić tej wieży, bo po tym ruchu jest przegrana na czarnych. Ten skoczek na F6 tutaj jest zabójcą totalnym na szachownicy, który no, wygrywa partię. Wierzcie mi, no, nawet wieża na H1 czasami grozi i prosty mat. No więc tutaj wieża byłaby nietykalna, ale ta pozycja jest równa. Taka no, dynamiczna równowaga, bym powiedział. Czarne też nie mają żadnych problemów. No Białe również. No ale tak, tak nie było, i tutaj błąd ze strony holendra, hetman C2. Po tym ruchu goniec automatycznie wędruje na pole F5 e, i za bardzo nie ma jak grać, no bo jak e, tutaj goniec zagrywa na D3, to skoczek B4 w zanadrzu jest ukryte, te posunięcie, no i dlatego też skoczek E4 zostaje zagrane. No wieża się przydaje do obrony, owszem, ale tutaj to już jest rozpacz, to czarne przychwytują inicjatywę po prostym ruchu, no po prostu wybijamy piona. No i król a1 ruch taki raczej zagrać trzeba. No zejść w ogóle ze z tych wszystkich związań, starać się rozwiązać z tych związań. No, Janek zagrywa D3. No, D3 yy, takim dynamicznym jest ruchem. No, to jest człowiek, który szuka tej dynamiki i bardzo komplikuje pozycję. Ale myślę, że po prostym ruchu, jak wieża C8, tu czarne stoją po prostu świetnie. Yy, wprowadzając kolejną figurę, ostatnią do gry. No i jakieś tutaj chocki, klocki grożą pod tytułem skoczek B4, skoczek A5 i tak dalej. Yy, no, ale yy, jak już mówię, na, nasz fighter lubi zamieszać i zamieszał. Yy, ale daje to jakieś tam szanse naszemu yy, przeciw Naszemu przeciwnikowi No Holendrowi Ok, po tym posunięciu yy, Holender zbił wieżą, ale można byłoby też próbować zbić gońcem, i co po tym ruchu mogłoby nastąpić? No, jest trochę tych odgałęzień, ale mam nadzieję, że się nie pogubimy. Skoczek B4 tutaj mógłby zagrać, no i teraz mogłoby znowu nastąpić dużo ciekawych zagrań. Tu w zasadzie po Hetman B3, starajmy się sobie to wyobrazić, mogłoby nastąpić bicie na D3, czyli nie ma tego świetnego gońca. Wieża by odbiła. I bardzo sprytny ruch wieża C8 z groźbą mata. Więc tutaj trzeba było bardzo uważać białymi. Ale skoczek F6 istnieją takie ruchy wtrącone, i po tym posunięciu można by było zagrać niezłe kopyto. Mianowicie Hetman F6. Właśnie. Dlaczego Hetman? No a dlatego, że tutaj też grozi wybicie Hetmana. Kwestia policzenia figur. No tutaj wieża mogłaby wybić. Na b4 i hetman e7. Pozycja czarnych jest po prostu lepsza, przyjemniejsza, prostsza w grze praktycznej, bo tutaj wisi wieża, tu jest broniony pionek, gońce, no patrzę zaraz jakaś wymiana, wieża c8 i tak dalej. Świetny goniec w ogóle czarnopolowy. Tak mogłoby powstać. Tak nie było. Wieża zbiła na d3. I teraz, moi drodzy, Janek zagrywa skoczek b4. Um, nie jest to trudny ruch, z tego względu, że jak tutaj zbijemy hetmana, no to bijemy z szachem i odbijamy wieżę i mamy jakość więcej. E, tutaj Van Forest zagrywa goniec F7. No nieźle tu się zaczyna dziać. Już się dzieje, mega dużo taktyki. No i teraz Janek wybił królem, ale okazuje się, że nasze klasyczne, polskie, piękne zagranie Król F8, moi drodzy, byłoby jeszcze lepszym ruchem. Dlaczego? No, też liczymy taktykę. Muszę zmienić w ogóle krzesło, bo mi strasznie krzypi, skrzy, skrzypi. <laughs> Okej, okay, to następnym razem. I uwaga, po królew 8. Hetman C5 mógłby dać szacha. Widzimy, że jest dalej atak na Hetmana, ale Hetman E7 załatwia sprawę. No i w zasadzie nie widać lepszych ruchów dla białych. Jak wybicie na E8. I w zasadzie tutaj bardzo ciekawy wariant powstaje. Skoczek na D3. I po Hetman E7, Król E7. Zresztą tu jest dużo ciekawych wariantów. Pozycja czarnych byłaby wygrana. E, no, dlaczego? No, wisi goniec. Tu świetnie wszystko stoi. Wieża C8, i tak dalej. Tutaj na B2 wszystko podwisa. Bardzo dużo możliwości. No, tak nie było. Janek zbił królem. Hetman dał szacha na C4. To jest ważny ruch. E, I wieża zasłoniła się. No właśnie, tu nie ma wyjścia. Trzeba się zasłonić. I. Być na związaniu, ale pamiętajmy, że czarne również mają związania. No i wiadomo, że jak tutaj Hetman zbija, to Hetman zbije. No ale wieża bije Hetmana. No i nie ma wyjścia, jak zbić. No i okazuje się, że Janek jest bez Hetmana, ale nie tak całkowicie za darmo w tej sytuacji. E, widzimy, że grozi mat w jednym posunięciu, więc skoczek jest nietykalny i jakoś sobie trzeba z tym poradzić. I uwaga, Van Forest zagry zagrywa e, no, błąd, gruby błąd, jest to wieża H1. Do tego ruchu zaraz wrócimy. Sprawdźmy, jak białe mogłyby zagrać, żeby te partie tutaj ratować. Znaczy w ogóle e, pozycja jest mniej więcej równa w tej sytuacji, co jest w ogóle e, dla mnie paradoksem, ale to silniki, wiadomo. E, tutaj można byłoby zagrać hetmanem na B3. No, i teraz myślę, że Janek zagrałby na pewno wieżą na D3, atakując tutaj Hetmana. No i tutaj kolejne wtrącenie, skoczek D6. W ogóle masakra, co by tutaj się działo. Jeżeli wieża by zbiła na D6, to wieża zbija na B4, i białe się uratowały. To jest pozycja równa, tutaj trzeba było grać B5. Gońce są piekielnie silne, ale w praktycznej grze myślę, że czarne mają spore szanse wbrew pozorom. No, tak mogłoby być. Jeszcze ciekawy, ciekawym zagraniem po skoczek d6 byłoby król g8. Ja sobie zdaję sprawę, że pozycja jest na tyle skomplikowana, że może za szybko analizuję, ale dla chętnych zalecam, żeby sobie troszkę wolniej to przeanalizować. Po król g8, skoczek f5. Zobaczcie, że. Teraz grozi wzięcie wieży z szachem, i w ogóle co by się tutaj y, działo, ale tak by trzeba było grać. Na szczęście jest wybicie Hetmana, i po takim ruchu należałoby wybić. E, wieża by wybiła, bardzo dużo uproszczeń się tutaj pojawia. No, B5 jest raczej ruchem obowiązkowym, żeby przytrzymać wieżę. E, I po na przykład skoczek H4, atak na piona, wieża E2, i tutaj mamy fajne opcje. Na przykład jeszcze po wybiciu. Goniec B2, król B1, wieża F2. No, ta pozycja y, obiektywnie jest remisowa. W praktyce może być różnie, różnie. raczej to czarne mają szansę tutaj y, jeszcze powalczyć o zwycięstwo, ze względu na, na to, że goniec w otwartych y, y, przestrzeniach naszych ownic jest silniejszą figurą w połączeniu z wieżą i takim królem, którego można atakować. Tutaj, na przykład, wieża B2, jakby się pojawiła w pewnym momencie. Można by gdybać, bo tak nie było, powierza. D8, wieża zagrywa na H1. No i teraz, moi drodzy, Janek tutaj już gra bez, no bez błędów żadnych, ale zresztą ruchy są już w miarę proste. Mianowicie, goniec E4, zbijamy skoczka. Strasznie dużo tych poświęceń. Mam wrażenie, jakby to grał Michał Tal, a nawet lepiej, no bo dużo możliwości. Hetman zbił na B4, i teraz wieża zagrywa na D3. Podważamy tutaj. Atak na skoczka. Oczywiście, wybicie tego skoczka nie wchodziło tam w grę, bo jest Hetman F4 i wybicie, więc wieża gra na D3, żeby bronić tutaj, znaczy, żeby atakować punkt F3. Wieża zagrała na E1 i moi drodzy, goniec F3. Tak po prostu. Tak po prostu goniec F3. Okazuje się, że nie można zbić wieży. Cały czas tu wisi mat na D1. Kruma problem. Zobaczcie, brakuje jednego posunięcia, jednego małego ruchu pionem, aby był ten lufcik. No i Hetman dał szacha na f4, lecz po tym posunięciu król g8. I e, tu się broni, tu bić nie wolno, grozi mat, jest ciężko. Hetman c4, związał wieżę, no właśnie, atakuje wieżę. Co tu się w ogóle wyprawia? Jak zagrać czarnymi? E, można sobie oczywiście w pewnych momentach zatrzymać materiał Nie, nie chcą tego już cały czas powtarzać Uwaga, Janek zagrywa goniec D5 No fantastyczny ruch Nie można zbić wieży Bo jest wieża E1 I już w zasadzie koniec gry Edmund dał szacha i król H7. E, Akcentuję król H7, dlatego że nie można nawet wieżą zagrać na H1. Tu się wszystko zgadza, wszystko się trzyma. Geometria na szachownicy jest e, wspaniała w tej sytuacji. No, wieża zagrywa na B1 i widać, że to już jest ruch pasywny, który e, niestety daje e, możliwości wielkie czarnym. Wieża zagrywa na E2 e, z atakiem na B2. Hetman C1. No i na koniec, moi drodzy, zatrzymujemy materiał, szukamy pięknego zagrania Janka, Jana Krzysztofa Dudy. Podpowiem, że ten motyw szachowy rozegrał się kiedyś w partii Rubinsteina, słynnej partii nieśmiertelnej Rubinsteina, którą również na kanale przeanalizowałem. Myślę, że ją podlinkuję lub dam ją w proponowanych filmach. Moi drodzy, jest to ruch wieża a no, i białe się poddały. Nie ma żadnych szans, bo tutaj grozi po prostu mat. Wszystkie związania widać. Wszystko działa. Dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się, cześć.